Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam Cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amer-pol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na All Time Detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o car detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam, miłego oglądania. Czym jest przebudzenie? To tak naprawdę proces, który trwa czasami nawet całe życie, bo tych przebudzeń, tych momentów takich, aha, myślałem, że jest tak, a wszystko się okazuje, że jest inaczej. Przez całe życie miałem ich po prostu wiele i chociaż wydawało mi się, że dochodziłem do takiego momentu, w którym już więcej tych aha, wow, tych odkryć nie będzie, to zawsze się one znajdowały. Także przebudzenie to nie jest jednorazowy event, tylko to jest jakby zrozumienie pewnych obszarów, pewnych mechanizmów i jest to na tyle złożone, że zupełnie co innego jest na przykład zrozumieć, że myśli się same myślą, zupełnie co innego, że można kontrolować emocje, zupełnie inaczej zrozumieć, jak działa umysł, zupełnie czym innym jest obserwowanie emocji, medytowanie świadome, zupełnie czym innym jest spokój ducha. To wszystko zaczyna się zupełnie inaczej rozumieć, gdy potrafimy wyjrzeć poza zasłony, poza soczewki ego. Także taką definicją prostą, czym jest przebudzenie, to wyjrzenie poza zasłony, to zrzucenie soczewek, dzięki czemu zaczynamy widzieć świat taki, jaki jest, bez zniekształceń, emocji, myśli, interpretacji, wierzeń, żadnych etykietek. Nagle pozostaje taka nicość, która jest piękną i przewspaniałą bazą do tego, żeby na niej budować gry, na niej bawić się interpretacjami, na niej dawać emocje takie swojemu życiu, które chcesz. Ale żeby to zrozumieć, to trzeba najpierw zrzucić te soczewki, wyzbyć się tego kochanego ego. To jest jedyny sposób na to, żeby być wolnym, kolego czy koleżanko. Także definicja przebudzenia to takie, upraszczając, aha, nie wiedziałem, że się myśli same myślą. Wow, ale odkrycie. Aha, to teraz rozumiem, że mój umysł sam z siebie wystrzeliwuje myśli. I to jest przebudzenie. I teraz to, że się przebudzamy, to nie znaczy, że musimy jakby już to kontrolować. To nie znaczy, że już musimy to ogarniać. Czyli te małe przebudzenia są przebudzeniami, ale nie świadczą o takim absolutnym wyzwoleniu, czy absolutnym zrozumieniu. To mogą być przebłyski. Także, żeby całkowicie stać się wyzwolonym, to jest kawał niezłej pracy, ale to jest wspaniała podróż, od razu mówię, bo obserwacja siebie, zmienianie swoich stanów, świadomości, czy to emocji, to jest po prostu wspaniała zabawa. Także, mimo że to trwa długo, bo wiecie, czym innym jest nie przejmować się, jak ktoś wam drogę zajedzie, a zupełnie czymś innym jest śmierć bliskiej osoby. Z punktu widzenia duchowości to jest jedno i to samo, ale żeby wyzbyć się tych wszystkich autodestrukcyjnych mechanizmów, to nie jest takie proste. W każdym bądź razie celem nas, ludzi, jest wzrastanie na coraz to wyższe poziomy świadomości, czyli wyzbywanie się tych autodestrukcyjnych emocji, jak wstyd, wina, żal, złość, strach i tak dalej. Im mniej tych negatywnych emocji w naszym życiu, tym lżej i wspanialej się funkcjonuje. I chciałbym, żebyś zrozumiał, że oświecenie to jest jakby suma tych wszystkich przebudzeń i całkowite wyzbycie się reakcji żalem, winą, strachem, złością, żądzą. Po prostu już totalny luz, totalny joy, każdej sytuacji życiowej, niezależnie co by się działo, czy by się paliło, czy by była wojna, czy kataklizm, niezależnie co by się działo, wtedy mamy wewnętrzny spokój, który jest niczym,
niezanieczyszczony. Czyli czy jestem przebudzony? O tak, i to w tylu obszarach, że to głowa mała. Dzięki temu zarabiam więcej, dzięki temu jestem szczęśliwy, mam luz, mam dystans. To jest piękne i wspaniałe. Ale czy jestem oświecony? Okej, w pewnych obszarach życia może i tak. Ale czy wszystkich? Oj nie, jeszcze długa droga do tego, bo proces samodoskonalenia to jest niekończąca się tak naprawdę opowieść i osiągnięcie takiego stanu totalnego zen, będąc w dżungli życia, pośród, wiecie, biurowców, płacenia podatków, takiego normalnego życia, jest naprawdę niezłym wyzwaniem. Czym innym jest uduchowianie się w Tybecie, gdzieś tam w jakimś lesie, pośród gór i łączek, a czymś innym zupełnie jest w dżungli życia, gdzie jesteśmy bombardowani bodźcami zewnętrznymi, negatywną energią innych, musimy walczyć o przetrwanie, bo inaczej nie będziemy mieli co zjeść. Jest dużo trudniej utrzymać poziom oświecenia, dużo trudniej jest stale pamiętać o tych przebudzeniach pojedynczych, które trzeba stale obserwować, stale starać się je kontrolować, łapać się na tym, jak coś jest nie tak. To jest taka ciągła zabawa w dążeniu ku doskonałości, która w teorii nie istnieje. No i w praktyce można by powiedzieć też nie, bo wszystko jest w teorii już doskonałe. Jednak ta podróż, gdy zaczynamy świadomie dążyć do tego, żeby się przebudzić, jest czymś wspaniałym i życzę Wam z całego serca, żebyście dążyli tą drogą, szli tą drogą, żebyście wiedzieli, że przebudzenie to nie jest nic wielkiego. Oświecenie nie jest niczym wielkim. To po prostu zrozumienie, jak działa umysł, jak działają myśli, jak działają emocje, jak działa ten niesamowity dar, jaki otrzymaliśmy od wszechświata. Przestajemy być od niego zależni, a jak już go wykorzystujemy, to na własnych zasadach, do tworzenia życia marzeń, do pomagania innym, do czynienia dobra, no bo im więcej dobra robimy w tym świecie, tym jest lżej, tym jest milej, tym jest piękniej. Także uważam, że celem nas wszystkich osób jest to, żeby starać się coraz mniej mieć tych stanów depresyjnych, żalu, żądzy, złości, dumy, winy, wstydu, depresja była, a coraz więcej miłości, radości, logiki, luzu, akceptacji. Tego Wam życzę z całego serca. Mam nadzieję, że już wiecie, czym jest przebudzenie. To jest nic wielkiego. Nie wyobrażajcie sobie, że to jest jakieś unoszenie się w powietrzu, że to jest jakieś latanie. Wręcz przeciwnie. To jest zdrowy rozsądek, rozumienie pewnych rzeczy i wyzwolenie się od autodestrukcyjnych myśli i emocji ego. Bycie ponad nim, rozumienie go, współpracowania z nim, przeprogramowywania go, wszystko z dystansem, z luzem i ta przestrzeń, która wyrasta między moim umysłem, myślami, tym, co się tam dzieje i ten obserwator, ta świadomość tego, że jest coś więcej, to jest najpiękniejsza rzecz na świecie, którą życzę Wam wszystkim. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam Cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl.